Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam w to niedzielne popołudnie. Zapraszam do spędzenia tego czasu wraz z telewizją Trwam. Bardzo nam miło, że możemy gościć u Państwa w domach, mieszkaniach, tam gdzie teraz przebywacie i wspólnie ten czas przeżywać. Cieszę się również z obecności naszych gości, z którymi podejmiemy dzisiejszy temat. Po co nam święty Maksymilian Maria Kolbem. Temat może nieco prowokacyjny. Zaraz dopytamy jednego z ojców, który jest autorem tego tematu, dlaczego akurat właśnie takie ujęcie tego zagadnienia, tego tematu. Wraz z nami ojciec dr Marian Adaszkiewicz, franciszkanin konwentualny, dogmatyk, mariolog. Serdecznie witam, ojcze. Serdecznie. Oraz ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana, również franciszkanin konwentualny, nie może być inaczej, tak. Ojciec jest rekolekcjonistą, wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi, w Łagiewnikach. Bardzo serdecznie witamy. Witam serdecznie. I to ojciec tutaj postawił właśnie ten dzisiejszy temat w takiej postaci. Poza nam święty Maksymilian Maria Kolbe. Spotykamy się w szczególnym dniu, bo 81. rocznica od tego momentu, tej chwili, kiedy ojciec Maksymilian oddał życie za drugiego człowieka. Franciszka Gajowniczka, prawda? 1941 rok, właśnie 14 sierpnia. Postać no, niesamowita, prawda? Kopalnia różnego rodzaju inspiracji, jeśli chodzi o Maksymiliana, no, bo to przecież święty w pierwszej kolejności, prawda? Franciszkanin konwentualny, to wizjoner, to człowiek, który no, był jakże zamiłowany w Najświętszej Maryi Pannie, w Niepokalanej, zresztą Niepokalanów i ojcowie są właśnie z Niepokalanowa, tak też się składa. Zresztą chciałbym pozdrowić w tym miejscu także ojca Franciszka, który opiekuje się chorymi, który dzisiaj w nocy także właśnie na antenie Radia Maryja przepięknie piękne świadectwo dbał o Niepokalanowie, dał także to świadectwo o świętym Maksymilianie Marii Kolbe. Ale ojcze, ojcze Ignacy, dlaczego właśnie tak temat postawiony? Dlaczego, po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe? Osobiście uważam, że święty ojciec Maksymilian Kolbe jest świętym znanym i nieznanym. Najbardziej znanym jest, gdybyśmy tak zapytali się przeciętnego katolika, z tego, że jest męczennikiem, że oddał życie za drugiego człowieka. Niekoniecznie, żeby już pamiętać jego numer obozowy, może i czasami dobrze. Ale pamiętają go wszyscy raczej jako świętego w pasiaku. A dzisiaj trzeba się pytać, czy nam potrzebny w ogóle jest taki święty w pasiaku, gdy przechodzimy takie różne traumy życiowe, gdy widzimy, ile jest bólu. Zresztą człowiek w ogóle nie lubi cierpieć. Ucieka od cierpienia, od ofiary, od trudu. I bardziej to pytanie, po co święty Maksymilian dzisiaj, kiedy nie jesteśmy może aż tak zainteresowani tym heroicznym czynem do końca franciszkanina, ale po co święty Maksymilian w tym miejscu, w miejscu nawet tutaj, kiedy o nim dzisiaj tu mówimy w Radio Maryja, kiedy w domach naszych wypowiadamy w ogóle jego imię, kiedy dzisiaj cały dzień mówimy o jego świętości w liturgii. Myślę, że na to pytanie trzeba spojrzeć bardzo aspektowo, ale od razu przychodzi odpowiedź, że skoro go Kościół ustanowił patronem rodzin, mogłoby się wydawać, że to jest jakieś nieporozumienie, bo trudno dostrzec przesłanki, które uzasadniałyby ten wybór. Zakonnik, zaprzeczenie życia rodzinnego, a z drugiej strony patronem rodziny. Wydaje się, że to jest jakiś absurd, a jednak wracamy do tego heroicznego czynu i czy chcemy, czy nie, to on jednak musi się wysuwać jakby na pierwszy plan, ta skarga skazańca, ach jak mi żal żony, dzieci, sprawiła, że
więzień o numerze 16670 występuje z szeregu. Zakonnik uratował nie tylko znanego mu z numeru 5659 człowieka, teraz wiemy, że chodziło to o Franciszka Gajowniczka, nie tylko ocalił jego rodzinę od osierocenia, ale w istocie przez swój czyn Maksymilian stał się wybawcą wielu ognisk domowych. I dlatego mówienie o nim dzisiaj, nie tylko ze względu na jego święto liturgiczne, jest jak najbardziej uzasadnione, bo w obecnych czasach stajemy w nie mniejszym obliczu zagrożeń i niebezpieczeństw. Głównym zagrożeniem nie jest, jakby się nam mogło wydawać, i ktoś tu usłyszy, to nawet zdziwi się, nie są tym głównym zagrożeniem dzisiaj rozwody, aborcja, zapłodnienie in vitro, eutanazja czy małżeństwa jednopłciowe, ale głównym zagrożeniem jest brak wiary, brak nadziei na dobra przyszłe, które powinny być często w naszych sercach, bo jest też i brak zapalonej pochodni miłości, którą miał ojciec Maksymilian. No choćby mówimy, że wierzymy, ale tak naprawdę to nie wierzymy. I często za tym bardzo rzadko można usłyszeć to wyznanie. Nie mamy nadziei. Często nasza nadzieja kończy się na cmentarzu i tam się żegnamy z życiem. Później mówimy, że najwyżej, że Bóg nam zabrał męża, żonę. Bóg niczego wiemy, że nie zabiera, nie ogranicza, nie jest złodziejem. Nie kochamy, czerpiemy tylko przyjemności z życia. Zapominamy, że miłość to jest ta ofiara składana w ukryciu. Wtedy bardziej boli, że miłość to przede wszystkim życie, to jest zgodne z Bożym prawem. I tutaj no i ojcze, święty Maksymilian jest dobitnym przykładem, prawda? Tak. Tej wiary i czynu, te dwie rzeczywistości jakże splatają się w jego życiu, w jego postawie. Ale ojcze, tutaj jeśli chodzi o ojca Mirosława, jesteście współbraćmi świętego Maksymiliana. Dla ojca, kim on jest, święty Maksymilian Maria Kolbe? Dla mnie święty Maksymilian Kolbe był zawsze takim wspaniałym wzorem, zresztą poprzez takiego dziadkowego rycerza Niepokalanej, który jeszcze był pronumerowany przed wojną. Trafiłem do niższego seminarium, do Franciszkanów, do Niepokalnowa. A więc ta przygoda ze świętym Maksymilianem była od początku i trwa do dzisiaj, ta fascynacja. I dla mnie święty Maksymilian jest takim człowiekiem, który niesamowicie jest aktualny na dzisiejsze czasy, ponieważ uczy nas, co to znaczy żyć miłością. Miłością do Boga, miłością do Maryi, ale też i miłością drugiego człowieka. I on często powtarzał, że miłość musi się potęgować. W miłości musi być rozwój. Też daje piękną definicję, czym jest piekło i czym jest niebo. Mówi, piekło jest tam, gdzie jest nienawiść, a niebo jest tam, gdzie jest miłość. I dlatego ta jego, ile on musiał mieć w sobie miłości, w swoim sercu, żeby w obozie zamiast ratować się tak jak inni, idzie za drugiego człowieka, którego kompletnie nie znał. A więc rzuca na szale całe swoje życie z miłości, żeby ratować tego człowieka. Można by zadać pytanie, gdzie on uczył się tej miłości? Na pewno na początku w swoim domu rodzinnym. Miał bardzo kochających rodziców. Nawet jego mama opowiada, że kiedy jeszcze była panną, chciała początkowo iść do zakonu, ale później, no, to były zabory, czasy trudne, modliła się o dobrego męża. I właśnie ciekawe, o co się modliła. Modliła się, żeby mąż nie pił wódki, nie przeklinał i nie chodził na zabawy do szynku. I takiego sobie wymodliła. I później właśnie Maksymilian wzrastał w tej wielkiej miłości rodziny. Zresztą mieli w domu taki, jak on mówił, ołtarzyk domowy. A więc tam cała rodzina modliła się.
bardzo wzajemnie się szanowali i później właśnie on uczy się tej miłości od niepokalanej. Dlatego właśnie nawet ci, którzy, bracia, którzy przychodzili jako kandydaci do zakonu, to mówili, że nigdy takiego człowieka nie spotkali, że ujmowała jego dobroć, jego miłość, jego serdeczność. I właściwie każdy, kto spotkał się z Maksymilianem, to odchodził jakiś inny. Była taka sytuacja, kiedy jeden z kandydatów przyjechał do Niepokalnowa, chciał wstąpić do zakonu i później opowiada, że kiedy Maksymilian pod koniec tej rozmowy, bo on często dawał takie pytanie, no po co ty chcesz tu przyjść? I mówi, że do zakonu przychodzi się po to, żeby zostać świętym. I mówi, jeśli będziesz kochać Matkę Bożą, będziesz szczęśliwy. I mówi, przytulił mnie do swego serca i mówi, wszystkie jakby trudności prysły. I mówi, przez całe życie zakonne miał taki spokój. Ten Maksymilian jak taka matka przytula do swego serca. Tu ojciec wspomniał wczoraj brata Franciszka, który opiekuje się chorych. Taki mały epizod życia Maksymiliana, jego miłości chociażby do chorych. On uważał, że szpitalik, a więc bracia chorzy, jest najważniejszym działem w Niepokalnowie. Bo oni przez modlitwę, przez cierpienie najwięcej wypraszają łask. I kiedy niektórzy bracia chorowali na przykład na gruźlicę i byli w szpitalach, to on na przykład do Otwocka jechał, do takiego brata, który już był w stanie takim bardzo ciężkim i wiedział, że już od strony medycznej nie można mu pomóc, a więc co robił? To właśnie jego miłość była, że on siadał przy nim, brał jego głowę, tak jak matka bierze głowę dziecka i przytulał do swego serca. Chciał w ten sposób okazać tą współczucie, tą miłość. Natomiast jednego razu przychodzi do infirmerii klasztornej i widzi, że jeden z braci bardzo ciężko cierpi. I mówi do brata infirmarza, jak my możemy mu pomóc, przecież idzie noc, on będzie się męczył. I ten brat mówi, że no, jest taki lek, ale trzeba jechać do Sochaczewa, do apteki. Mówi, to bracie, to niech brat siada na rower wieczorem i jedzie, a ja będę tu przy nim. I to jest prawie 17 kilometrów. I ten brat pojechał do Sochaczewa, do apteki, przywiózł ten lek, dano ten lek, temu bratu się poprawiły, dopiero poszedł spać. Taki był Maksymilian, więc ta wrażliwość na drugiego człowieka i to, co jest bardzo dzisiaj jeszcze ważne, bo my często ludzi dzisiaj albo przekreślamy, albo krytykujemy, albo depczemy na różne sposoby, zwłaszcza kiedy ktoś popadł w jakieś tam czy nałogi, słabości i tak dalej. A Maksymilian mówi, że nie, trzeba ratować. Mówi, że ten człowiek, nawet gdyby stał nad przepaścią piekła, jeśli tylko wezwie imienia Maryi, może zostać jeszcze wielkim świętym. I tu Maksymilian dzisiaj, dlaczego on jest taki ważny? Bo on daje człowiekowi nadzieję, zwłaszcza temu, który już sam stracił nadzieję dla siebie. On mówi, nie martw się, ja cię podprowadzę, idź do Niepokalanej, ona ci pomoże. Uchwyć się mocno i za rękę, ona ci pomoże. Tak słuchając nawet tutaj, ojcze Mirosławie, tej wypowiedzi, to widzimy już tutaj, prawda, jakim no, tytanem duchowości również był święty Maksymilian, prawda? Bo tak patrząc na to, co czynił, jego przedsięwzięcia, jego w ogóle taki cel, który sobie postawił, czyli zdobyć jak najwięcej dusz dla Niepokalanej. To jest niesamowite, prawda, w tej osobie. I tutaj dla mnie osobiście, kiedy tak sobie rozmyślam właśnie nad świętym Maksymilianem, to on jest w moim życiu taką inspiracją, chociażby do takiej rzeczywistości jak duchowość, prawda? Wzrastanie w duchowości, ale również jest dla mnie pewnego rodzaju takim przykładem w dobieraniu nowych metod do tego, żeby wychodzić do drugiego człowieka, żeby właśnie te dusze zagarniać dla Niepokalanej. I tutaj był no, wizjonerem w tym względzie, ale też dla mnie osobiście jest przykładem kwestii radykalizmu. Radykalizm. Człowiek, dla którego chyba nie było takich słów jak nie da się. Nie wiem, czy on takie słowa miał w swoim słowniku, że coś się nie da. To jego zawierzenie Niepokalanej było na przepadłe. Zupełnie, prawda? A nie wiem na przykład dla ojca Ignacego, w czym jest święty Maksymilian na dziś, prawda? Taką, no myślę, inspirację. Że w tym słowie choćby, że trzeba chcieć. Ciągle się przejawia to słowa. Słowo u niego, pragnę być świętym, chcę być świętym, chcę zdobyć cały świat dla Boga przez Niepokalaną
I to konsekwentnie Maksymilian realizuje, żeby po prostu być zawsze tym człowiekiem stworzonym i z siebie wydobywać to podobieństwo, tą nieskalaność. Człowiek zresztą musi wiedzieć, że nie stanie przed Bogiem, jeśli nie będzie nieskalany, a u Maksymiliana było ciągle to pragnienie powrotu do tego obrazu Bożego podobieństwa. Tak daleko, że nawet wydaje się nieraz zuchwałe, jak czyta się jego listy, jego pisma, że pragnę się stać Tobą, niepokalana. To jest dla nas, ja osobiście, jak to teraz to bardziej rozumiem, chyba z wiekiem to człowiek to bardziej rozumie, bo to zbliża się człowiek ku końcowi, bo jakby nie było, to szybko to przebiega, to życie ziemskie. Ale kiedyś mówiłem, że to nawet jest niezdrowe tak myśleć i wielu ludzi myślę, że jeszcze nie rozumie, zwłaszcza jak tak człowiek jest dopiero gdzieś tam przy trzydziestce, że jak to, stać się niepokalaną, a to jest właśnie ten jego ideał, ale nie ideał, który głosił, ale on ideałem tym żył. Pełnią człowieczeństwa tak daleko, że człowiek ma tak później promieniować, że nawet kiedy pamiętamy go później w obozie, to szczególnie tutaj widzimy, jak umiał nieść tą taką siłę, światło. I tu sobie przygotowałem cytat, bo on dla mnie jest ciągle takim aktualnym dzisiaj, gdy rozmawiał w Auschwitz z lekarzem obozowym Diemą, od którego doświadczył wiele życzliwości. On pyta go się, ten lekarz, ojcze, jak to możliwe, że ojcu udaje się wytrwać w wierze na tej strasznej ziemi. Wiemy, czym był Auschwitz. Jak to możliwe, pyta doktor. Wychowałem się w rodzinie protestanckiej, wierzyłem, naprawdę wierzyłem aż do dnia, gdym tu wylądował i straciłem wiarę, ojcze. A wówczas, tak ojciec Maksymilian odpowiada współrozmówcy. Oczywiście, szatan będzie dowodził na wiele sposobów, że wiara to głupota. Można dopowiedzieć, dzisiaj wielu ludzi mówi świętość? Jaka świętość? O co chodzi? Co to jest jakiś wymysł? O jakiej tu świętości dzisiaj mówią duchowni? Ojcze, właśnie tutaj jest kwestia tej świętości, bo chyba nie zrozumiemy w ogóle dokonań świętego Maksymiliana, jeśli nie spojrzymy na jego duchowość, na jego pobożność, na jego życie wewnętrzne, bo to, co czynił, to stąd wypływało, prawda? To było jego źródło. I też spoglądając jako na młodego zakonnika, on sobie stworzył pewnego rodzaju taki wewnętrzny chyba regulamin, prawda? 12, program, takie 12 takich punktów tam wypisał. I ten pierwszy punkt, który zresztą jakoś niezmiernie odnosi postać świętego Maksymiliana, dla mnie osobiście, do również naszego świętego Gerarda Majelli, który kiedy wyszedł z domu, aby zostać redemptorystą, to zostawił na kartce napisane słowa: idę zostać świętym. A w tym pierwszym punkcie u Maksymiliana, tego jego regulaminu złożonym z 12 punktów, jest to, że muszę być świętym jak największym. Świętym jak największym. To też jest, myślę, że taki obraz właśnie tego człowieka, który jako młody człowiek, bo ile ma? 20 kilka lat wówczas, prawda? A jakże konkretnie do tej rzeczywistości podchodził, jakże na poważnie. Ojcze Mirosławie, o tej duchowości wspomnijmy, bo to, co dokonał, to, czego dokonał, no to jest właśnie osadzone w tej duchowości. Skąd on brał siły do tego, tak, żeby się przeciwstawiać, żeby iść pod prąd, żeby realizować, żeby właśnie służyć na przepadłe niepokalanej? Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ my często, patrząc na ojca Maksymiliana, czy chociażby na świętego Jana Pawła II, patrzymy pod kątem działalności. Ile zrobił, co założył i tak dalej. Natomiast gdzieś tak pomijamy trochę właśnie tą stronę duchową.
I właśnie ojciec Maksymilian, to u niego jest niesamowite, że z jednej strony tak rozwinął niepokalanów, a z drugiej strony nie zaprzepaścił życia wewnętrznego. Bardzo o to dbał. I tutaj właśnie często podkreślał nawet, że niepokalanów to nie jest, to nie są najważniejsze maszyny, drukarnie, działalność, ale mówi najważniejsze jest to oddanie się niepokalanej, czyli to, co dokonuje się we wnętrzu. I mówi, i to jest u niego Maksymiliana piękne, że on niepokalanowa nie zacieśniał do murów, do pewnego terytorium, tylko uważał, że niepokalanów jest, może być wszędzie, jeśli dusza jest oddana całkowicie niepokalanej. I kiedy bracia rozproszyli się po części w czasie II wojny światowej, to oni rozeszli się jak te iskry po ściernisku. I właśnie tam, gdzie jesteście, tam będzie niepokalane, gdzie dusza jest oddana niepokalanej. I to jest u Maksymiliana niesamowite, ta świętość. On to czerpał z tego zjednoczenia z niepokalaną. I co jest jeszcze ważne, kiedy on mówi o na przykład apostolstwie, mówi, że my mamy tak być zjednoczeni z niepokalaną, żeby nas w ogóle widać nie było. I mówi, że żeby widać było ciągle ją, a my, żebyśmy nawet zza jej płaszcza głowy nie wychylali. I to jest dla nas dzisiaj też piękna nauka, żeby umieć jakby zniknąć ze swoim czcigodnym ja, ze swoimi różnymi tam, to co Maksymilian mówi, że on nigdy nie powiedział, że ja założyłem niepokalanów, że ja coś kupiłem. On mówi, ten niepokalanów, to miejsce wybrała niepokalana, ona nas tu sprowadziła, ona pomogła nam kupić maszyny. Ona nam pomaga. My tylko jesteśmy takim narzędziem w jej ręku. I właśnie jemu, on ciągle dążył do tego, żeby między nami a nią było tak silne zjednoczenie, wręcz żeby nas nie widać było, żeby było tylko widać ją. I na świętość on daje bardzo proste równanie. Małe w równa się dużemu w, czyli wtedy jest świętość, doskonałość, kiedy nasza wola równa się woli Bożej. A więc kiedy my chcemy tego, czego chce Bóg. Bo on to czerpał od Maryi. Maryja nigdy nie powiedziała Bogu nie, zawsze właśnie wypowiadała to swoje fiat. I dlatego później ona jest taką no, wspaniałą wszechpośredniczką u Boga, bo zawsze Bogu mówi tak i stoi najbliżej Boga i może nam wiele pomóc. Ojciec wspomniał w swojej wypowiedzi jeszcze wcześniejszej, że Maksymilian uczył się tej miłości właśnie od niepokalanej, tej miłości względem drugiego człowieka. Towarzyszy nam w dzisiejszym programie też figura właśnie świętego Maksymiliana, która przywędrowała do naszego studia z Akademii Kultury Społecznej Medialnej tutaj w Toruniu, gdzie także właśnie święty Maksymilian uczy nas, ale i studentów tej miłości do niepokalanej, a przez nią miłości do Pana Jezusa i do drugiego człowieka. Ta figura właśnie stoi przy naszej kaplicy i każdy, kto wchodzi do tej kaplicy, to wpatruje się w postać świętego Maksymiliana i właśnie z tym obrazem jego i właśnie tego medalika niepokalanej wchodzi w tę przestrzeń kaplicy. I również takim charakterystycznym rysem jego duchowości, który jest bardzo jasne. Maksymilian, on nie owijał w bawełnę, on mówił bardzo konkretnym językiem, mówił jasno, określał wrogów w sposób bardzo jasny, w postaci szatana, ale też tych osób, które służą szatanowi. To u niego było to bardzo transparentne. I zresztą w ogóle on chyba takim posługiwał się dość językiem militarnym. Nie wiem, czy to jest słuszne stwierdzenie, chociażby właśnie założenie milicji, prawda? Ale też milicji niepokalanej oczywiście, ale też kwestia porównywania życia do walki, da? Że to kładł tutaj nacisk, że życie, codzienne życie to jest nasze takie wojowanie właśnie o to, żeby być bardziej, coraz bardziej dla Pana Boga, coraz bardziej dla niepokalanej. Tu też przejawia się właśnie ten jego radykalizm. Z tym, że dzisiaj radykalizm jest tak pojmowany troszeczkę na opak, prawda? Chyba tak trochę uciekamy przed tym słowem, żeby ktoś mi określił, że a ty jesteś radykałem,
że jesteś, nie wiem, konserwatystą. A dlaczego jestem? Bo żyję zgodnie z Ewangelią. No to już jesteś konserwatystą. Nie. On to świetnie chyba to pojmował i zresztą w ogóle samo etymologia radykalizmu, prawda, związana jest z korzeniem, czyli osadzeniem w konkretnych wartościach, w konkretnej rzeczywistości. Maksymilian był bardzo jasno osadzony w tej rzeczywistości, wartościach ewangelicznych, a kiedy te nurty światowe sprzeciwiały się temu, to on stawał bardzo jasno w obronie tych wartości, w których był zakorzeniony. I to chyba jest też dla nas takim dzisiaj no, dobitnym przykładem, ale i wsparciem w takim codziennym wojowaniu o Królestwo Boże pośród nas. Ojcze Ignacy. To wszystko, co mówimy, to jest bardzo ważne i od tego też trzeba wychodzić. Zresztą tu ojciec Mirosław zaznaczył bardzo to słowo, o którym ciągle zapominamy, że trzeba być wolnym wewnętrznie, bo nie ma wiary bez wolności. Maksymilian Kolbe był rzeczywiście tak wolnym człowiekiem, co to znaczy, bo żeby to nie był taki banał, ale on miał w sobie ten ster, taką busolę, gdzie był bardzo odpowiedzialny za siebie i ta wolność tak daleko była u niego rozwinięta wewnętrznie, że on no, nigdy niczego nie udawał. Nie było jakiegoś z boku konstruktora, który mógł sobie pozwolić na manipulację Maksymilianem. To był człowiek, pasjonat, tak jak postanowił, tak zrealizował. Zresztą to widać w jego później przedsięwzięciach różnych. To był jedyny święty, że to, co pomyślał, to zrealizował i to jeszcze trzeba dodać pod świętym posłuszeństwem. To był też pewien fenomen, że prowincjałowie, szczególnie wtedy ojciec prowincjał Kornel Czupryk, jeszcze miałem to szczęście go w nowicjacie w 81 roku zobaczyć, dokładnie w 80, to mówił, że zawsze, gdy przyjeżdżał do Krakowa, to w jakiś sposób to był taki pobożny lęk, że on znów coś niesie, jakieś inicjatywy. Zawsze go na plantach krakowskich już widział, ten od strony pociągu, z pochyloną głową, w tym kapeluszu, takim szczególnym dla duchownych. I wtedy przez okno myślał prowincjał, co on już znów niesie. A to był człowiek wolny, który zawsze chciał iść naprzód. Nam nie wolno w miejscu stać, jak jest taka nawet i piosenka. I on miał te pomysły bardzo ewangeliczne, no choćby z ustanowieniem wtedy niższego seminarium, gdzie chciał księży, że misjonarzy, którzy by to dzieło rycerstwa i całe dzieło Niepokalanowa rozwijali. A wtedy prowincjał powiedział, no to sobie sam stwórz takich księży, skąd ci wezmę? Przecież widzisz, jakie mamy problemy i materialne, i brak powołań. I nie trzeba było długo czekać, bo Maksymilian słuchał bardzo uważnie. To też jest właśnie to jego człowieczeństwo, takie umiejętność słuchania. Nie był jakiś taki apodyktyczny, ale człowiek, który chciał coś zrealizować, to ją potrafił mądrze słuchać. I przyjeżdża później prowincjał za 2 miesiące, już pod, gdzieś tak we wrześniu, rozmowa była przed wakacjami, pyta go się, a co robi ten barak tutaj w Niepokalanowie, kolejny drewniany barak. A no tak jak ojciec prowincjał powiedział, będzie to szkoła, już wszystko jest przygotowane. No i prowincjał daje pozwolenie, oczywiście z wielkim błogosławieństwem i radością, że ta pasja ojca Maksymiliana, ona jest właśnie też odpowiedzią w tym pytaniu, po co nam Maksymilian? Mamy pasję? Pasję wiary na przykład. Ale to też w tej wypowiedzi ojca... To troszeczkę tak może odszedłem, bo chcę się trzymać tego. Bardzo się cieszę, ponieważ to też naprowadza nas na jeszcze jeden wątek, mianowicie zgromadzenie. Tak, z jednej strony rzeczywistością bardzo ułożoną, prawda? Są struktury, są pewnego rodzaju ramy, które trzeba jakoś się, tak mówiąc, wpasować, ale jednocześnie widzimy te rzeczywistości bardzo elastyczne.
i też ułatwiają, pomagają niejednokrotnie w tym, aby te, jak tutaj ojciec mówi, z czym on idzie, co on już, prawda, niesie, aby te pasje urealniać i przekuwać. I jak współbracia reagowali na ojca Maksymiliana i jak właśnie struktury zakonne pomagały, czy też może urealniały te wizje ojca Maksymiliana. Ojcze, doktorze Mirosławie. Tak, jak to jest we wspólnocie, kiedy pojawiają się takie nowe pomysły. Różnie patrzono na ojca Maksymiliana, zwłaszcza w tych początkach. Niektórzy mówią, że dopiero kiedy on rozkręcił misję w Japonii, to tak jakoś bardziej spojrzano na niego, że jednak potrafi wiele rzeczy. No niektórzy nawet gdzieś tam przezywali, że marmolada, że właśnie wybiera się z motyką na księżyc, że to jest nierealne, no bo przecież dla niektórych to się w głowie nie mieściło, te jego pomysły, no bo jeśli można sobie wyobrazić, ledwie założył niepokalanów na pustym polu i za 3 lata mówi, że jedzie na misję do Japonii, nie ma kapłanów, sam jest jako kapłan, bierze tam 3-4 braci, a on o jednym płucu, bez pieniędzy, jadą w daleki świat i za miesiąc mówią, że już telegrafują, że wydali pierwszy numer rycerza w języku japońskim, więc pomagali poganie i tam jeszcze z innych wiar. Bo Maksymilian, on nie sobie ufał czy wierzył, on wierzył niepokalanej. Niepokalanej. Mówi, jeśli niepokalana zechce, to żadna siła nie stanie na drodze. A więc on tak był, taki zaufał, że nawet kiedy chociażby w Niepokalanowie kupował maszynę rotacyjną bardzo drogą, która no, może ze 30-40 tysięcy na godzinę biła już gotowego rycerza, zadłużał się i już myślał o następnej maszynie, bo mówi, że to dla sprawy niepokalanej, ona się zatroszczy. To jego było słynne powiedzenie, że w płatanym habicie, w płatanych butach na samolocie najnowszego typu. Dla nas Maksymilian dzisiaj jest też takim pięknym przykładem, że Kościół nie jest przeciwny technice, rozwojowi i tak dalej, tylko Maksymilian mówi, że te wszelkie wynalazki najpierw powinny służyć sprawie Bożej. Sprawie Bożej, więc dla siebie, jako zakonnicy, pozostawiamy minimum. Czyli te proste baraczki, proste ubóstwo i tak dalej. Natomiast dla sprawy Bożej robimy maksymalnie to, co jest najnowocześniejsze. Nawet w 1938 roku już wysyła 2 braci na kurs pilotażu, ponieważ chce zakładać lotnisko w Niepokalanowie, żeby awionetkami można było szybko rozwoić rycerza. Kiedy był w Japonii, marzy o okręcie, który by miał takie insygnia MI, milicja makulatę, żeby dowozić do tych różnych wysp rycerza medaliki. A więc niektórzy mówią, właśnie niektórzy też zastanawiają się, no jak się to ma z ubóstwem franciszkańskim. Tu święty Franciszek ubogi, a tu Maksymilian, mamy najnowocześniejsze maszyny w tamtych czasach mieliśmy w Polsce. Nakład rycerza jednorazowo osiągnął milionowy nakład. Tyle pism, mały dziennik i tak dalej. A on w płatanych butach, płatanym habicie, gdzie w początkach na przykład lepsze buty stały na furcie, że jak któryś jechał, to wskakiwał w te lepsze buty. A więc dla siebie minimum. Natomiast maksymalnie wszystko dla sprawy niepokalanej. I on się nie oszczędzał w tym. Po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe, to temat naszego dzisiejszego spotkania, rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, ta pierwsza część, druga część o 21.30 na antenie Radia Maryja. Zapraszam serdecznie do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania i może również do odpowiedzi na to pytanie, które stanowi temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe, wraz z nami ojcowie franciszkanie konwentualni, ojciec Ignacy oraz ojciec Mirosław. I numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie są następujące: 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski: 48 56 657 0013
lub 48 56 657 0014. W nawiązaniu do wypowiedzi ojca Mirosława o tym ubóstwie, że dla siebie jak najmniej, ale dla niepokalanej, dla sprawy pozyskiwania dusz jak najwięcej, jak najwięcej. I to też ma chyba dobitne odzwierciedlenie, jeśli chodzi o misję, o tę wyprawę do Chin, do Japonii, prawda? Kiedy w Japonii biskup mówi, mam do zaproponowania dwa miejsca, gdzie chcecie założyć klasztor. Pierwsze miejsce, bardzo dobra lokalizacja, bodajże obok katedry, prawda? Nieopodal. Drugie miejsce, na uboczu, w terenie no, niedogodnym, trzeba mocno uporządkować. No i Maksymilian wybiera oczywiście to miejsce takie nieuporządkowane, to trudniejsze, to, które jest związane z jeszcze większym wkładem wysiłku, aby to przygotować, aby tutaj jak najlepiej to miejsce funkcjonowało. I takie, no, patrząc z boku, no to się tak człowiek zastanawia, no dlaczego tak postępuje? I tutaj pada to zdanie, prawda? Nie wiem, na ile ono jest potwierdzone gdzieś w dokumentach, że tutaj w tym lepszym miejscu nie możemy założyć, bo tu spadnie za jakiś czas kula ognista. Czy to zdanie, czy to zdanie jest gdzieś udokumentowane, czy to jest po prostu pewnego rodzaju gdzieś przekaz ustny, ojcze Ignacy? Ja osobiście nie znalazłem i nie chcę tutaj wprowadzać kogokolwiek w błąd, ale to, że ojciec Maksymilian był niezrozumiały przez braci, dlaczego akurat tu, przy tym śmietnisku, bo to było śmietnisko, bo nie było stać franciszkanów na kupienie jakiejś działki, zresztą w Japonii kupić działkę, to bajońskie sumy, tylko po prostu widział, że odgarnięcie śmieci i wykorzystanie tego terenu tam, przy tej górze, miałem to szczęście być w Nagasaki, to jest rzeczywiście na zboczu góry, będzie właściwe, a bracia, którzy go nie rozumieli, ci, którzy nawet wyjechali, choć powiedział, że tam będzie cierpienie, tam będzie głód, tam będzie trud, ofiara, wcale nie zapewniał, że jadą na wygody, to nie turystyka, ale rzeczywiście ciężka praca dla Boga i dla niepokalanej, to jednak to się później wypełnia. Wypełnia się w czasie wybuchu bomby atomowej. Ale myślę, że to wszystkich tak zadziwia, bo my w ogóle lubimy tą cudowność, ale nie zadziwia ludzi nadal ta pasja jego. To jest ujmujące, że człowiek chory, człowiek, który oddychał jednym płucem, który całe miesiące nieraz leżał i krwawił, bo przecież to było ponad jego siły, nigdy, gdy wyjechał do Japonii, nie myślał o powrocie już do kraju. Kupił bilet w jedną stronę, tam na misję. I aż to się nieraz nie mieści w głowie po ludzku, jak tak można siebie maltretować? Nawet ktoś powie, kto nie jest zaangażowany ewangelicznie w wierze, jak taki uprawiać masochizm. Wielu ludzi to się nie może nadziwić, dlatego nawet oddanie później życia w obozie, tam w Auschwitz, zrodziło pytanie u młodzieży, z którą rozmawiałem, że ojca to był tak naprawdę święty czy samobójca. Bo czasami, gdy się czyta o Maksymilianie, to się ma wrażenie, że to był samobójca, jakby sam się wystawiał, tym bardziej, że pragnął tego męczeństwa. Pierwsza jego intencja już jako młodego neoprezbitera, czyli młodego kapłana wyświęconego, to była, jak ojcze Mirosławie, pragnę męczeństwa, o męczeństwo dla siebie. Kto dzisiaj by z nas się odważył? Jak ja tak sobie myślę, czy zraz bym się odważył o męczeństwo dla siebie? Pod koniec życia to może tak, ale teraz ja bym odważył się odprawić taką intencję. Wchodzę w swoją sytuację. Kapłana wydawałoby się już trochę doświadczonego, ale czy dojrzałego? Dlatego ta pasja wiary, pasja miłości, pasja, to coś trzeba bardzo kochać, ale to tak kochać, że każdego dnia zdawał egzamin i to jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, nie na pokaz, jak zaznaczył tu ojciec Mirosław. Bracia mi mówili, gdy
jechałem tutaj do Torunia, do Radia Maryja, jako mówił mnie ojciec, nie mówi ogólnikami. Niech tak powie wszystkim, żeby zapragnęli może powiesić ojca Maksymiliana u siebie w pokoju, żeby zapragnęli znów go jeszcze bardziej pokochać. I tak mówię, co tutaj, w czym ludzie by mogli pokochać ojca Maksymiliana? Po co nam święty ojciec Maksymilian? No myślę, że to, co dzisiaj w ludziach umiera, takie nie chce się chcieć, takie zniechcieństwo, to doświadczają i świeccy, i duchowni. A myślę, że choćby po to, żeby nam się chciało, tak jak nieraz nam się nie chce. To jest dobre, to z reklamy. I myślę, że ojciec Maksymilian by to nam powiedział, weźmy się do roboty, mniej narzekajmy. I tu jeszcze dokończę, kiedy minęło 10 lat, tak troszeczkę przeskakuję, żeby więcej słuchaczy się dowiedziało troszeczkę z jego duchowości też. Ale 10 lat mija od rozwoju Niepokalanowa, powstają już te baraki, maszyny. I ojciec Maksymilian mówi, po co ja to wszystko rozkręciłem, kiedy są takie długi? Przecież miał długi te finansowe, ale jednak spojrzałem w niebo i mówię, przecież to ty tu Niepokalana to rozkręciłaś. I od razu w tej pasji, żeby nie dać sobie nawet cienia niewiary, wątpliwości, mówi, niech będą przeklęte wszelkie długi, zabezpieczenia. To dzisiaj też jest na nasze czasy. Ojcze Ignacy, ale w tej pasji mówienia ojca o świętym Maksymilianie dajmy też i taką przestrzeń, aby nasi widzowie mogli tak, również dołączyć do naszego spotkania. Zatem bardzo serdecznie zapraszamy, odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę. A już jest. Prosimy, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Anna, dzwonię z Warszawy. Ja chciałabym serdecznie podziękować ojcom za wydawany modlitewnik Milicji Niepokalanej. Nigdzie w żadnym modlitewniku nie znalazłam litanii do ojca Maksymiliana Kolbe. Natomiast w tym modlitewniku, w tym kalendarzyku dołączony jest modlitewnik, także bardzo dziękuję. A druga jeszcze sprawa. Chciałabym podziękować i uhonorować ojca Klemensa Śliwińskiego z Warszawy, z ulicy Franciszkańskiej. Wiele mu zawdzięczam. No, u Pana Boga nie ma przypadku, bo spotkałam ojca na placu świętego Piotra. Także to było moje niesamowite spotkanie. A jeszcze chciałabym ojcu zapytać, czy to jest prawda, że ojciec Kolbe, jak usłyszał głos pana Gajowniczka, moja rodzina, to postanowił wyjść z szeregu i słyszy mowę niemiecką. Co ta polska świnia będzie chciała? I zatrzymuje się przed oficerem niemieckim i mówi, zwraca się po niemiecku na zapytanie, kim jest, że jest księcem katolickim i że chce za niego oddać życie. I wtedy oficer niemiecki zwrócił się per pan do więźnia. To po prostu było niespotykane. Ja czytałam takie wspomnienia. Czy to jest prawda? Bo to prawdopodobnie naoczny świadek miał słyszeć, no i tą informację podał. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wielu łask. No, często korzystałam z parafii na Franciszkańskiej. Tam jest cudowny, święty Antoni, bo jeszcze przy okazji, jeśli mogę powiedzieć, kościół był zburzony, a ściana z świętym Antonim pozostała i obraz pozostał. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawe i wnikliwe wypowiedzi. Anna.
Dziękuję z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pani Anna tutaj taką komitywę, świętego Maksymiliana, również z świętym Antonim. Ona tutaj stworzyła bardzo serdecznie. Pani Anno, pozdrawiamy, dziękując za ten telefon i za zadane również pytania oraz refleksje. Ojcze Mirosławie, bardzo proszę. Tak, rzeczywiście ten kalendarzyk, o którym Pani mówi, ma wielkie wzięcie, bo on oprócz tego, że jest kalendarzykiem, ma dużo różnych modlitw i tam jest ta litania do świętego Antoniego, no, świętego Maksymiliana. Ojciec Klemens, oczywiście znana nam postać u świętej pamięci, był penitencjarzem watykańskim, też udzielał się zwłaszcza w spowiednictwie. Natomiast ma Pani rację, ja też spotkałem się z taką opinią, że to było niesamowite, gdzie więźniowie byli traktowani jak numery, że właśnie jeden ze świadków mówił, że ten komendant, czy któryś tam ważny z tych Niemców, kiedy Maksymilian wystąpił właśnie z szeregu, że chce iść za niego na śmierć, za Franciszka Gajowniczka, pyta się, właśnie zadał to pytanie, kim pan jest? I Maksymilian mówi, że jestem kapłanem katolickim. To było właśnie takie niesamowite, ponieważ ten czyn Maksymilian zrobił takie wrażenie, nawet na Niemcach, nie mówiąc już o więźniach, gdzie wręcz poszła taka jakby fala nadziei, że zaczęto w obozie mówić o Maksymilianie i można by powiedzieć, że ten czyn stworzył taką świadomość, że zło nie jest najważniejsze i nie ma ostatniego zdania, że najważniejsze jest miłość, dobro. I tak jak niektórzy mówią, że po śmierci ojca Maksymiliana w tym bunkrze głodowym już nigdy więcej Niemcy nie wprowadzali kolejnych grup. Jakby na tym się zakończyło. Po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe? To temat dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Na antenie telewizji Trwam. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Wanda z Ozorkowa. I pozdrawiam serdecznie braci franciszkanów, a szczególnie ojca. Bardzo mi miło. Wiem, ojca Ignacego, bo on wychowywał się właśnie w Ozorkowie przez babcię Józię. I chciałam powiedzieć właśnie, że być mocnym w wierze, to takim świadkiem mocnej wiary właśnie był święty Maksymilian. Bo czy można żyć po chrześcijańsku w miejscu, gdzie króluje nienawiść i pogarda? Właśnie można. I święty Maksymilian właśnie w obozie dobrowolnie poszedł na śmierć za obcego człowieka, ocalając nie tylko jego życie, ale jego godność, jego rodzinę. I właśnie tą postać łączymy z naszym Janem Pawłem Świętym II, bo oboje właśnie kochali Matkę Bożą. I właśnie to był pierwszy kanonizowany święty przez świętego Jana Pawła II na początku swojego pontyfikatu, właśnie święty Maksymilian. Bo święci to nasi bohaterowie narodowi i mamy z nimi wiele wspólnego. Bo tworzą z nami jeden Kościół i razem z nami wielbią Boga podczas każdej mszy świętej, gdzie prosimy ich o stawiennictwo. Święty Maksymilian mówił do swoich braci właśnie, żebyście wiedzieli, drogie dzieci, jaki jestem szczęśliwy. Mimo codziennych trosk i kłopotów, kochajcie niepokalaną, a ona uczyni was szczęśliwymi, bo wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie Wando, zapłać. Niech święty Maksymilian również oręduje za Panią. Ojcze Ignacy, został Ojciec tutaj wywołany. Tak, czułem, że to przyjdzie taki moment, bo w tym środowisku w Ozorkowie między Zgierzem a Łęczycą jest taka właśnie miejscowość, rodzinna parafia. Tam wzrastałem przy parafii świętego Józefa i wiele osób mnie zna. I dziękuję za to odezwanie się z Ozorkowa, bo szczególnie jakoś ojciec Maksymilian tam jest czczony. Myślę, że mało kto tam jest taki, że nie byłby w Niepokalanowie, a choćby i przez sympatię i do świętego na pewno, ale i przez to, że tam cieszą się
rodacy moi, tak nieraz myślę, jak to z Panem Jezusem, nie cieszyli się, ale ze mnie się cieszą, że jestem u braci mniejszych. Mówią, że brat Ignacy to dobrze wybrał. Dobrze wybrał i to też tak zawsze mnie tym bardziej mobilizowało, żeby być dobrym franciszkaninem i za to dziękuję. Natomiast to byłem tu zaskoczony, że aż pani Wanda tu podkreśliła ten mistycyzm ojca Maksymiliana. Jak była dyskusja, i to jest też bardzo ciekawe, czy ojciec Maksymilian jest mistykiem? I wtedy odpowiedź padła od teologów. Wspaniały teolog Walter, imię mi teraz uciekło. Ojciec Lucjan Walter Palotyn, między innymi mistrz intelektualny i duchowy naszego ojca prowincjała Grzegorza Bartosika, którego tu pozdrawiamy, mówił, ojciec Maksymilian to nie tylko mariolog, to nie tylko teolog, ale mistyk. I spytali go się, a dlaczego? I nakazywał, musi się znaleźć w leksykonie mistyków polskich, bo tylko on, tylko mistyk mógł powiedzieć, jestem szczęśliwy, bo niebo mam zapewnione. Powiedział to wyznanie do braci w pewnym gronie. Jeszcze kilka lat, chyba 2 czy 3 lata było do wybuchu II wojny światowej, a Maksymilian już zaznaczył, że niebo ma zapewnione. To też jest po co nam ojciec Maksymilian? Czy my byśmy mogli powiedzieć, że już mamy niebo zapewnione? To pytanie do każdego spośród nas. Moi drodzy, trwa czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, a my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Teresa z Katowic. Pozdrawiam serdecznie gości franciszkanów oraz ojca Dawida. Mnie w ojcu Maksymilianie najbardziej ujmuje pasja to, że on założył rycerza niepokalanej i poprzez tego rycerza niepokalanej szerzył kult Matki Boskiej, bo żeby Matkę Boską pokochać i przybliżyć się do Pana Boga, to trzeba coś o tej Matce Boskiej wiedzieć, o działalności Kościoła, i to przeniósł do Japonii, bo chciał, żeby kult niepokalanej był nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Na owe czasy to był niesamowitym takim pasjonatem i człowiekiem, który wybiegał poza horyzont myślowy tego Kościoła i tych czasów, w których on żył. I w jakim sensie tą jego działalność kontynuuje Radio Maryja, no w tym szczególnie ojciec Tadeusz Rydzyk. No i chwała Panu Bogu za to. Bóg zapłać, szczęść Boże. Bóg zapłać, Pani Tereso. Dziękujemy serdecznie. Tutaj podczas dzisiejszej nocnej rozmowy właśnie ojciec Franciszek, brat Franciszek z Niepokalanowa, również ten rys łączności Radio Maryja, ojciec Maksymilian także wyłuskał w tej rozmowie. Ojcze Mirosławie, tutaj prosimy o odniesienie się do telefonu pani Teresy, którą serdecznie pozdrawiamy. I jednocześnie pani Teresa wspomniała o tym horyzoncie myślowym. I tutaj tak nasuwa mi się w kontekście tej rocznicy, którą dzisiaj przeżywamy. 81. rocznica, kiedy ojciec Maksymilian oddał życie za Franciszka Gajowniczka. I tak sobie myślę. Z jednej strony człowiek pełen wizji, pełen pasji, jak to ojciec Ignacy mówi. Pełen planów, prawda, na przyszłość. Z drugiej strony właśnie to ofiarowanie swojego życia za drugiego człowieka, prawda? Z jednej strony mógłby jeszcze tak wiele dokonać, tak wielu rzeczywistości dla niepokalanej, a z drugiej strony wybrał taką drogę. Tak, tu jeszcze chcę odnieść się do pani, która opowiedziała o tej poznawaniu Matki Bożej. To jest bardzo ważne, ponieważ ojciec Maksymilian chciał, żeby każdy człowiek na świecie poznał, kim jest niepokalana i ją pokochał. Dlatego między innymi wykorzystuje wszystkie środki, media, prasę, różne środki, żeby jak najbardziej dotrzeć do ludzi, żeby ludzie poznali, pokochali Maryję. Pięknie o tym powiedział później ojciec Pio,
mówił, że o Maryi im bardziej ją poznajemy, tym bardziej ją kochamy, a im bardziej ją kochamy, tym bardziej chcemy ją poznać. I to jest niesamowicie ważne, żeby... I tutaj Maksymilian daje jakby trzy sposoby poznawania Matki Bożej. Mówi, że Matkę Bożą możemy poznawać poprzez na przykład lekturę książek. Możemy poznawać poprzez studiowanie, tak jak teraz mamy Kolbianum. Ale mówił, że najbardziej poznajemy niepokalaną na kolanach. I mówi, jeśli ktoś nie jest w stanie zgiąć swoich kolan na modlitwie, nic większego o Matce Bożej się nie dowie. I kiedy w Niepokalanowie Lasku pisze przed wojną książkę o Matce Bożej, chodzi tak po celi i dyktuje, brat zakonny szybko pisze i co jakiś czas klęka. I ten brat taki trochę zdezorientowany i się modli. Mówi, widzisz bracie, bo my nie piszemy książki o zwykłej matce, my piszemy książkę o Matce Bożej, a więc musimy czerpać wiedzę z góry. A więc pokazał, że jak ważne jest właśnie to poznawanie na kolanach, bo często powtarzał, że nasz rozum mieści się tylko w kapeluszu. I dlatego tu mówimy o pasji. Maksymilian bardziej używał takiego słowa ideał. Mówił, że niepokalana oto nasz ideał. Mówi zbliżyć się do niego, upodobnić się, zjednoczyć się i dopiero działać. A więc właśnie niepokalana była dla niego ideałem. I to jest właśnie też bardzo ważne na dzisiejsze czasy. Czy my mamy jeszcze ideały? Czy my, co jest naszym ideałem? Może niektórzy mają idoli jakieś tam. Natomiast czy my mamy ideał? Czy my nie zatraciliśmy gdzieś jakichś ideałów? I dlatego ta jego świętość, takie zmierzanie do świętości, to kroczenie na całego za niepokalaną, dla niego nie było żadnej przeszkody, ponieważ tak działa miłość. Miłość, która dla miłości prawdziwej nie ma przeszkód, nie ma trudności. I właśnie to niepokalana była jego ideałem. Jakie my mamy ideały? Stawia pytanie ojciec Mirosław na kanwie dzisiejszego spotkania rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, poświęconych ojcu Maksymilianowi. A my odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Zbigniew z Krakowa się kłania, rycerz przy bazylice ojców Franciszkanów w Krakowie. Chciałem powiedzieć, że Maksym Kolby bardzo był otwarty na działanie takie, że przypadkowo nic nie było. On przemadlał różne sprawy. Nigdy nie zapomnę, kiedy Maksym Kolbe wybrał się do Niemiec, gdzie była wystawa maszyn drukarskich. I Maksym Kolbe mówi, że muszę te maszyny sprowadzić, wszystko dla niepokalanej. Właśnie to jego to dzieło takiego prawdziwego apostoła był otwarty na działanie i otwarty na natchnienie Matki Bożej i Ducha Świętego. I wtedy, kiedy był na tym wystawie maszyn drukarskich w Niemczech, wracając z powrotem, spotkał Japończyków w pociągu, w którym w tym przedziale jechał Maksym Kolbe. I z nimi zaczął rozmawiać. I oni mówią, nic nie słyszeli o niepokalanej. I on wtedy nabrał tej niesamowitej misji, żeby jechać do Japonii i tam apostołować. I stąd tam właśnie powstał. Chciałem jeszcze właśnie tam wspomnieć, że gdy był Maksym Kolbe wrócił wtedy nabrał tej apostolstwa w Japonii. I tam niesamowita rzecz się stała. On tam miał możliwość wybrania, nie? Na wzgórzu, czy też w środku miasta Japonii. I pomodlił się i widział kulę ognistą, która leci na to miejsce, gdzie mu proponowano. I w ten sposób właśnie on zawsze przemawiał, miał to dziecięcą ufność. Któż jak niepokalana? To była taka dziecięca otwartość na niepokalaną. To była jego matka taka, którą tak często modlił się i dostawał natchnienia w
w apostolstwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica, szczęść Boże. Szczęść Boże, teraz zawsze Bóg zapłać, chyba Panie Zbigniewie, również za te podjęte wątki, zwłaszcza za tą kwestię tej inspiracji do misji, prawda? Odnośnie właśnie tego powrotu z Niemiec i tej rozmowy z Japończykami i tego pytania o niepokalaną. Czy znacie niepokalaną? Nie znamy. Zatem proszę, to może poznacie. Ta inspiracja zaczerpnięta. Ojcze Ignacy, bardzo proszę. Łatwiej byłoby zadać też tu pytanie nam, czy ojciec Maksymilian widział tylko ten rodzaj misji, żeby wyjechać, być tam? O jaki rodzaj misji ojcu Maksymilianowi chodziło? I warto to wiedzieć, że pragnął, żeby niepokalanowy powstawały najpierw w sercu każdego człowieka, czyli ten ideał, to jest inaczej na język praktyczny. Ja bardziej jestem teolog pastoralnej i zawsze przekładam na praktykę. To mi się bardzo podoba, niepokalanów w sercu każdego człowieka. Dzieje się, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, dzieje się to podczas Eucharystii. Niesamowite to, niepokalanowy w rodzinach. Kiedy teraz prowadzimy rekolekcję pomocy duchowej dla małżeństw i rodzin w Niepokalanowie, cyklicznie. Jakże byśmy chcieli, żeby to właśnie ten ideał Niepokalanowa przenosić na rodziny, kiedy wszyscy mi mówią i wiemy doskonale i duchowni i odczuwamy to, ten znak czasu, żeby ratować kościół domowy, bo jeżeli nie uratujemy rodziny, nie ma ojczyzny, nie ma również i przyszłości Kościół, bo przecież i nowe powołania kapłańskie, zakonne, żeńskie. Jakie misje? Bo żeby tylko nie rozumieć, że wyjechał, był tam, założył, wydał czasopismo i co dalej? I co dalej? O co ojcu Maksymilianowi chodziło? Przecież tu ojciec Miosa mi dopomoże, bo nie jesteśmy w sposób, bo to jest niesamowicie bogate życie ojca Maksymiliana, ale ta rodzina japońska później, gdzie jest zdjęcie do dziś w naszym muzeum, gdy wchodzimy, to oni byli już ochrzczeni przez ojca Maksymiliana. Pamiętasz, jak to było dokładniej? Ktoś był chrzczony. Tam był ktoś ochrzczony. Tak daleko płał, a więc nie tylko być, nie tylko zjeść obiad, lunch, ale to ta misja ojca Maksymiliana to było naprawdę, żeby ten człowiek później żył tym poznaniem Boga i niepokalanej. I to jest to pytanie dla wszystkich świeckich, dla rycerzy, bo dobrze, że należymy, chwalimy się tym, należę do rycerstwa, byłem w Niepokalanowie, jeżdżę na zjazdy, jestem w formacji, ale czy jesteś misjonarzem? Czy w swojej rodzinie? Przecież wiemy, że najtrudniej być misjonarzem rodziny własnej, kiedy mamy kryzysy rodzin, kiedy dzieci nasze, wiemy jak żyją nieraz, może nie odchodzą od Boga, ale szczególnie to boli rodziców od praktyk religijnych. Jesteś tam misjonarzem? Tak. A trochę pytań stawiamy, bo my nauczeni jesteśmy pytania stawiać i odpowiadać. Ale wspólnie, bo pytania rodzą zawsze refleksje i są twórcze. Tak jak ojciec Maksymilian mówił, tylko tak. Miłość jest twórcza. Tylko miłość jest twórcza. Ojciec Maksymilian pasjonat, idealista, bo to było właśnie to bardziej pojęcie idea, prawda? Idea. I tak patrząc na tę postać, na tę sylwetkę i na jego dokonania, prawda? Wspomnieliśmy o rycerzu niepokalanym, nie wspomnieliśmy o radiu. Może wspomnimy drugiej części naszego spotkania 21.30. O mediach. Tak, o mediach szeroko pojętych, prawda? Kwestia samolotu, tutaj padła ta kwestia, że żeby kolportować rycerza niepokalanej szybciej, lepiej, dalej, prawda? Misje. To wówczas, kiedy żył ojcze Mirosławie, a dzisiaj, co by dzisiaj Maksymilian robił? W jakie ścieżki by poszedł? W jakie rzeczywistości by tutaj swoje siły, swoją uwagę zatapiał, aby być dla niepokalanej? Wydaje mi się, że robiłby podobnie to, co robił. Mianowicie by nadal rozszerzał tą swoją miłość do niepokalanej, żeby ludzie poznawali.
żeby ratować ludzi. Zobaczmy, kiedy mówimy nawet o misjach ojca Maksymiliana, jaką on miał filozofię. My dzisiaj przeliczamy, na przykład opłaca się, nie opłaca się, wchodzimy w coś, nie wchodzimy, ile z tego będzie jakichś korzyści. Tak. Natomiast zobaczmy, że Maksymilian przeliczał inaczej. On przeliczał, że warto nawet było jechać dla jednej duszy do Japonii. A więc on mówił, że ja tylko dla dusz żyję. Inna kategoria, inny przelicznik, nie jakiś ekonomiczny, taki biznesowy, tylko właśnie inna kalkulacja. Jadę, bo warto nawet tam pojechać, żeby przynajmniej jeden człowiek się nawrócił. Zatem, święty Maksymilianie, módl się za nami. Po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe, temat naszego dzisiejszego spotkania, kontynuacja 21.30 na antenie Radia Maria. Wraz z nami ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana, franciszkanin konwentualny, rekolekcjonista, wykładowca homileta oraz ojciec doktor Mirosław Adaszkiewicz, ta sama rodzina zakonna, dogmatyk, mariolog. Bardzo serdecznie dziękuję ojcom za to z pasją podzielenie się na temat świętego Maksymiliana. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również widzom telewizji Trwam i mówimy sobie do usłyszenia 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz zawsze.